Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy lody bananowe. Potrzebować będziemy pół litra śmietany 30%, 4 banany, 4 łyżki cukru i szczyptę cynamonu. Śmietanę z cukrem ubiję na puszystą masę. Banany mam opłukane, obiorę ze skóry i zmiksuję. Śmietanę już mam ubitą, banany zmiksowane, dodajemy sok z cytryny, szczyptę cynamonu, jeżeli lubimy, więcej możemy dać, i masę bananową przekładamy do śmietany i należy składniki bardzo dokładnie połączyć. Przełożymy do formy. Formę mam wyłożoną folią spożywczą i lody powędrują do zamrażarki na kilka godzin. Tak, składniki już mam połączone. Delikatnie przelewamy masę bananową do formy. I lody dajemy na kilka godzin do zamrażarki. Tak wyglądają lody bananowe. I tak oto wyglądają lody bananowe. Po 4 godzinach w zamrażarce lody mamy zamrożone. Może nie do końca, ale idealne do spożycia. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Lody bananowe, lody gałkownicą możemy sobie wyporcjować i zamrozić gotowe. Łatwiej później przy podaniu podajemy taką kuleczkę lodów. Lody bananowe. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy lody jagodowe bez cukru. Potrzebować będziemy pół litra śmietanki 30%. Szklankę jagód. Część jagód wzięłam, rozdrobniłam widelcem. 3 łyżki miodu. Śmietanę ubijam na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Dodajemy miód. I jagody. I masę bardzo dokładnie należy pomieszać. Przekładamy masę jagodową do formy i dajemy do zamrażarki na kilka godzin, minimum 4 godziny, najlepiej na całą noc. I lody jagodowe bez cukru mamy gotowe. Lody wędrują do zamrażarki. I
tak oto wyglądają lody jagodowe bez cukru. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Lody jagodowe bez cukru. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy lody truskawkowe. Potrzebować będziemy 400 ml śmietany 30%. 40 deko zmiksowałam truskawki. I ja tutaj mam 3 łyżki miodu. Możemy dać cukru. Lody powinny być słodkie. Ja ograniczam cukier, więc dodałam miód i moje lody będą bardziej kwaskowe. Śmietanę ubijam na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Dodajemy miód. Truskawki. I masę dokładnie należy pomieszać. I teraz masę już mamy pomieszaną. Przekładamy. Ja tutaj mam formę keksową wyłożoną folią spożywczą, aby lody mi się lepiej po zamrożeniu wyjmowało z formy. I masę przekładamy. Lody będziemy zamrażać w zamrażarce minimum 4 godziny. Wspominałam, ja dałam miód, ale możemy dać cukier. Jeżeli lubimy bardzo słodkie, lody powinny być w zasadzie słodkie, to dajemy 3/4 szklanki, a jeżeli nie, to ograniczamy do miodu. I tak przygotowane lody truskawkowe wędrują na 8 godzin do zamrażarki. I tak oto wyglądają lody truskawkowe po 6 godzinach. Nakładamy. One muszą być chłodzone całą noc. I tak oto wyglądają lody truskawkowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Lody truskawkowe. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy lody cytrynowe. Potrzebować będziemy 200 ml śmietany 30%. Jedno białko ubiłam z szczyptą soli. 2 szklanki wody, szklankę cukru i otartą skórkę z cytryny zagotowałam i ostudziłam. A tutaj mam wyciśnięty sok z cytryny. I składniki połączymy i przełożymy do pojemnika i damy do zamrażarki. Białko dajemy do śmietany. Dolejemy ostudzony syrop. Należy masę połączyć, przełożymy do pojemnika i damy do lodówki.
do zamrażarki na kilka godzin i będziemy mieli lody cytrynowe. Przekładamy do zamrażarki na kilka. I tak oto mamy lody cytrynowe zamrożone. Świetnie smakują. One były całą noc w zamrażarce. Więc są bardzo, bardzo mocno zamrożone. I tak oto wyglądają lody cytrynowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Lody cytrynowe.